Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do testu, prezentacji radia internetowego, ale nie tylko, bo jest to też klasyczne radio cyfrowe, dodatkowo głośnik Bluetooth sterowany aplikacją, więc może to być centrum rozrywki głównie kierowane do kuchni albo do biura, ale równie dobrze można oczywiście postawić sobie to gdziekolwiek chcemy. Mowa oczywiście o produkcie Hama DIR 355SBT. Nie wiem, dlaczego taka dziwna, długa nazwa, natomiast radyjko wygląda bardzo, bardzo fajnie. Może dla Was na początku wyglądać dziwnie, a to dlatego, że jakby domyślne zastosowanie tego jest w ten sposób, żeby podwiesić sobie to gdzieś po prostu pod szafkę kuchenną, czy właśnie w biurze pod jakiś regał. Więc mamy oczywiście w opakowaniu specjalną płytkę, którą po prostu sobie przykręcamy. Ja niestety tego u siebie w kuchni nie mogłem zrobić z jednego powodu, właściwie z dwóch. Po pierwsze, radyjko muszę oddać, po drugie, mam akurat takie maskownice, że moje radio by się chowało, nie byłoby tego widać. Można pewno by było na jakichś dystansach to zrobić, zapewne, natomiast u mnie było to w pozycji takiej stojącej. Oczywiście są stopki na dole, więc gumowe, żeby się nie przesuwały, żeby nie przenosiły wibracji, więc jest to dostosowane, powiedzmy, do tych dwóch możliwości. Można to oczywiście zrobić też tak nieinwazyjnie, w sensie jest specjalna po prostu taka płytka, która umożliwia wsunięcie tego tak na dobrą sprawę na jakiś taki cienki regał, jeżeli mamy cienkie te półki, no, ale na dobrą sprawę mówimy o radyjku, które będzie albo wisiało, albo będzie stało. Dlaczego mówię, że jest to wiele urządzeń w jednym? Bo jak możecie zobaczyć, na przodzie oczywiście jest sporo przycisków konfigurowalnych, bo można zapisywać sobie radio osobno zwykłe, osobno cyfrowo, osobno internetowe, więc łącznie możemy chyba nawet do 30 kanałów różnych sobie spersonalizować i przełączać się między nimi w zależności od zasięgu. Permanentnie jest tutaj umiejscowiona antenka zaczepiona, więc ją sobie gdzieś możemy powiesić, tak żeby ten sygnał był trochę lepszy. No i mamy zasilacz taki klasyczny, więc po prostu sobie go podpinamy. Jest również w kolorze białym, tak jak radio, więc jeżeli mamy białe ściany, u mnie akurat tak to wygląda, to niespecjalnie rzuca się w oczy. I od razu zacznę od tego, że radio oczywiście jest, powiedzmy, takie stacjonarne, natomiast jeżeli odłączymy sobie, tak jak moja żona, dzięki, na parę godzin to radio, to dobrą informacją jest to, że wszystkie ustawienia, które tutaj mamy, są zapamiętywane, czyli i połączenie Wi-Fi, i wszystkie nasze stacje radiowe, które myśmy zaprogramowane, jeżeli chcemy sobie to przenosić w domu, to jest również taka możliwość. Oczywiście wygodniej by było, gdybyśmy mieli wejście tutaj takie, nie wiem, jakieś micro USB czy USB-C, coś takiego, a nie taki klasyczny zasilacz, bo można byłoby to nawet gdzieś na dworze sobie zasilić, powiedzmy zdalnie, ale no, jest jak jest. Tak jak mówiłem, klasyczne radio, czyli FM, mamy również DAB, DAB+, jako te cyfrowe, które są dużo lepszej jakości. Jest oczywiście możliwość słuchania radia internetowego. Nie wiem, 20 tysięcy stacji, można po wszystkich krajach, gatunkach sobie to wybierać, zaraz przejdziemy do samej aplikacji. Natomiast na dole mamy kilka dodatkowych przycisków, które umożliwiają po prostu przejście do ekranu głównego, przechodzenie między poszczególnymi funkcjami, czyli przełączanie się na przykład na Spotify, na podcasty, bo również można sobie tutaj skonfigurować radio zwykłe, cyfrowe, internetowe, no i mamy oczywiście możliwość również tutaj konfiguracji wszystkich rzeczy, które są dostępne w radiu. I o ile na początku przy konfiguracji można to zrobić tak na dwa sposoby, tak samo później również, czyli konfigurujemy sobie to albo za pomocą po prostu naszego panelu, za pomocą ustawień i łączymy się po WPS-ie z naszym routerem, działa to banalnie prosto, albo możemy zrobić to również za pomocą telefonu i wszystkie ustawienia jak equalizer, konfiguracja, zapisywanie, jasność ekranu, jakby wygaszanie się radia po bezczynności. Jest możliwość do skonfigurowania i z pomocy tego panelu. Mamy tutaj ekran, który ma 2,4 cala, jest to ekran oczywiście TFT kolorowy, natomiast można to również robić z poziomu telefonu. No i zaznaczam, tutaj ekran jest rzeczywiście bardzo jasny, w sensie są trzy poziomy jasności. Dla mnie ten najjaśniejszy w ciągu dnia był najbardziej adekwatny. Rzeczywiście z daleka było widać, co tam się wyświetla. Z drugiej strony, w momencie, kiedy jest wyłączone radio, to jest on dość mocno przyciemniony, więc jest to też taka zegarynka, bym powiedział, w nocy, jeżeli wchodzimy do danego pomieszczenia. I na tym zegarze jest data i godzina i tak na dobrą sprawę tyle, ale później oczywiście są informacje, pobierają się okładki, informacje od stacji radiowych, czyli co jest wyświetlane, tak dalej,
tak dalej. Zanim przejdziemy do możliwości, powiedzmy, z samej aplikacji, bo to ona daje nam taką jakby największą frywolność, powiem o jakości dźwięku. Więc tak, do połowy, nawet trochę powyżej połowy, głośnik jest bardzo, bardzo głośny. To niby jest tylko 5 W, ale rzeczywiście jest moc, w tym powiedziałbym, do takiego klasycznego słuchania radia gdzieś tam właśnie w kuchni czy w biurze. W zupełności to daje radę. Natomiast gdzieś tam pod koniec, powiedzmy, zaczynają się jakieś delikatne zniekształcenia, ale myślę, że raczej nie będziemy słuchać na tym poziomie głośności, może wam to zademonstruję. Łączy nam się RMF chyba domyślnie. To jest 5. To jest 10. 15. 20. Jest trochę basu i zwracam uwagę, że tutaj rzeczywiście to była połowa głośności. Było bardzo czysto, ale również już bardzo głośno. Mógł zrobić na maksa, natomiast nie wiem, czy to ma jakby sens, bo i tak nie jesteś w stanie tego, powiedzmy, odebrać w takiej jakości, jak ja tego słucham. Natomiast uważam, że ten przedział, takie 12-13, jest w zupełności wystarczający, nawet jeżeli działa jakieś dodatkowe urządzenie w kuchni, powiedzmy, miksująco, ugniatające, to do 20 się zbliżymy. I nie więcej, więc wydaje mi się, że głośność jest wystarczająca, jakość w tym zakresie jest bardzo dobra, ale tak jak mówię, gdzieś w maksymalnej, przy maksymalnej mocy rzeczywiście jest już to troszkę zniekształcone, ale można oczywiście sobie zmniejszyć bas i tak dalej, mówiłem, jest equalizer, więc pewno odbiór będzie nieco bardziej czysty. Ale jakościowo jest naprawdę bardzo dobrze, przełączenie między stacjami radiowymi, internetowymi trwa dosłownie kilka sekund. Naturalnie, jeżeli mamy zwykłe radio albo DAB, to jakby robi się to znacznie szybciej. A teraz przejdźmy sobie do aplikacji Undock, która jest oczywiście dostępna i na Androidzie, i na iOSie. Zwracam uwagę, że ona ma dostęp do wszystkich funkcji pokładowych samego radia, czyli equalizer, timer i tak dalej, jasność wyświetlacza. To wszystko można sobie skonfigurować, włączyć, wyłączyć. Więc radio może być oczywiście w sieci połączone, ale wyłączone i można sobie zdalnie tym operować. Oczywiście jeżeli chodzi o źródło, to mamy radio internetowe, mamy podcasty. Tutaj oczywiście wybieramy sobie jakieś podcasty, które będą dla nas interesujące. On zaciąga automatycznie sam listę. Możemy je szukać jakby wewnętrznie po wyszukiwarce, ale są oczywiście podcasty również takie, które myślę wszyscy dobrze znamy. To co słucha, to tutaj się na pewno odnajdzie, ale również zwracam uwagę, że oczywiście można to o popularnych jakichś gatunkach wyszukać, nie ma tu jakichś większych problemów. Kolejnym elementem jest oczywiście Spotify, to musimy połączyć sobie za pomocą telefonu, ale również z drugiej strony później w aplikacji Spotify jest możliwość bezpośrednio przełączania się między tymi źródłami. No bardzo fajne, szczególnie mając na uwadze, że wtedy nie obciążamy naszego telefonu, on może robić coś tam innego, a wszystko możemy też sterować za pomocą radia. Jeżeli mam dostęp do Spotify, no to jak najbardziej fajne. Oczywiście DAB, czyli cyfrowe radio, które ma dużo lepszą jakość, FM, jest również Bluetooth, czyli jeżeli chcemy po prostu wysłać coś bezpośrednio z naszego telefonu albo oglądamy jakiś film na YouTubie czy coś, to może być to jako taki nasz dodatkowy głośnik. No jest wejście AUXowe, więc w razie czego można sobie to dodatkowo podpiąć, no i wyjście słuchawkowe, więc jeżeli chcemy to zrobić w ciszy, to również jest taka możliwość. Zwrócę uwagę jeszcze na dwie rzeczy, czyli jeżeli chodzi o Spotify, oczywiście mamy Spotify Connect, czyli to rozwiązanie, które wszyscy użytkownicy Spotify'a dobrze znają, więc nie będziemy tego tłumaczyć kolejny raz. Natomiast jeżeli chodzi o chęć na przykład słuchania radia internetowego i interesuje nas na przykład, nie wiem, Dua Lipa albo cokolwiek innego, to można to również zrobić w zakładce Przeglądaj i można oczywiście sobie to wyszukać. Można tak samo przełączyć się na przykład na Spotify i wtedy przejść do Przeglądaj i wtedy wyśle nas bezpośrednio do aplikacji w telefonie, ale jeżeli weźmiemy sobie na przykład, nie wiem, DAB i weźmiemy sobie Przeglądaj, to również możemy sobie wybrać, które radio jest odbierane, możemy sobie je automatycznie włączyć z tego miejsca. Można je z automatu również zaprogramować, więc nie musimy tego robić ręcznie. Natomiast jeżeli chodzi o radio internetowe, no to możemy wyszukać po typie muzyki, po gatunku, po tym jaka lokalizacja, czy to są popularne, czy też niepopularne, ale możemy szukać również konkretnych artystów, więc jest to bardzo rozbudowane. Myślę, że wszyscy nie przesłuchają wszystkiego, co jest dostępne z tego poziomu.
Natomiast jeżeli ktoś szuka, powiedzmy, klasycznego radia, które ma dodatkowo możliwość, powiedzmy, no, włączenia czegoś więcej, to myślę, że to jest jak najbardziej fajne rozwiązanie. U mnie do tej pory były oczywiście rozstawione HomePody, czy w większości pomieszczeń, natomiast w kuchni został zlikwidowany, on był nieużywany praktycznie w ogóle do obiadu, czy tam do gotowania, do czegokolwiek, zawsze było włączone radio, więc ja go po prostu zlikwidowałem. To jest takie miejsce, gdzie akurat się nie spisywał i nie miało to sensu. Więc rozumiem, że są też osoby, które po prostu tak do tego podchodzą, że wolą jednak słuchać klasycznego radia, normalne albo w lepszej jakości, jeżeli chodzi o cyfrowe, i dodatkowo ewentualnie chcą to wykorzystać jako taki głośnik. Czy to jest drogie? Powiedziałbym, że może nie jest jakoś super najtańsze, ale z drugiej strony ilość dostępnych funkcji, to, że jest oczywiście timer, że jest dostępne z poziomu aplikacji, więc można sobie to zawsze wyłączyć, jeżeli nie wyłączyliśmy tego poza domem już, więc nie ma z tym problemu, można sobie to włączyć, żeby kogoś obudzić w domu. Jest wiele zastosowań, które mogą być tutaj przydatne. Fajna stylistyka, fajnie to wygląda. Oczywiście są też inne konfiguracje, więc podrzucam Wam tutaj stronkę, żebyście mogli sobie ewentualnie zobaczyć. Nie uważam, żeby to było jakoś bardzo drogie, super tanie może też nie, ale jakościowo, jeżeli chodzi o dźwięk, czy wygląd, czy to jak urządzenie jest zestrojone i jest możliwość konfiguracji i dostępności funkcji, jest rzeczywiście to na tyle bogate, że myślę, że w jakimś stopniu to rekompensuje. Dajcie znać, co myślicie. Może korzystacie z czegoś takiego, może korzystacie z klasycznego radia, a może w ogóle macie tylko głośnik jakiś tam zwykły bluetoothowy albo inteligentny i wolicie jednak w kuchni włączyć swoją ulubioną muzykę. Czekam na Wasze komentarze, dzięki bardzo. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli macie pytania, tak jak mówiłem, jestem dostępny dla Was poniżej. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!